Krzysztof Jackowski dzięki swoim przepowiedniom zyskał popularność w całej Polsce. Teraz Jasnowic z Człuchowa przekazał nam, co zdarzy się w 2019 roku. Krzysztof Jackowski jest najpopularniejszym polskim jasnowidzem. Mężczyzna zasłynął dzięki licznym sprawom kryminalnym, w których współpracował z policją. Okazało się, że jego pomoc była wręcz nieopisana, ponieważ udało mu się rozwiązać sprawy, które od miesięcy spędzały sen z powiek funkcjonariuszy. Odnajdywanie ciał oraz osób zaginionych to jego specjalność, ale Jackowski ma wizję również odnośnie najbliższej nam wszystkim przyszłości. Krzysztof Jackowski o 2019 roku, koniec roku tuż, a co za tym idzie, wszyscy planują, jak spędzą tegorocznego Sylwestra. Okres pomiędzy świętami i Nowym Rokiem dla wielu jest czasem na odpoczynek i regenerację po ciężkim roku. Nie da się ukryć, że jeżeli spojrzymy na przepowiednie jasnowidza z Człuchowa, to taka chwila relaksu jest na wagę złota. Jackowski w swoich wizjach na nadchodzący rok przede wszystkim ostrzega Polaków przed tym, co nas czeka. Na samym początku wspomina o dużych podwyżkach cen usług oraz produktów. Według jego słów odczujemy to szczególnie w cenach leków, które znacząco wzrosną. Jednocześnie zaznacza, że nie będzie to rezultat decyzji podjętych przez rząd. Następnie jasnowidz ostrzega przed konfliktem, który sprawi, że znana nam dotąd Europa zmieni się nie do poznania. O dziwo nie chodzi o wojnę pomiędzy Rosją i Ukrainą. Oczywiście konflikt ten się nie zakończy, ale jego rezultaty nie dosięgną Polski. Co innego walki na Bliskim Wschodzie, które znacząco odbija się na Starym Kontynencie. Jackowski nie ma również dobrych informacji dla szefa naszego rządu, ponieważ według niego Mateusz Morawiecki będzie bliski utracenia swojego stołka. Wszystko ma się odbyć na wiosnę, a związane będzie z ustawą, która będzie w znaczącym stopniu ingerować w nasze życie lub całkowicie łamać prawo. Przez to wiele osób będzie nalegać, aby Morawiecki przestał być premierem, ale Kaczyński ostatecznie zdecyduje się na pozostawienie go na aktualnym stanowisku.